Izabela Szafrańska z wyjątkowym koncertem wystąpiła w zabytkowej synagodze. Artystka śpiewa w wielu stylach i językach. W Dębicy zaprezentowała utwory, które znalazły się na płycie zatytułowanej Żydowska ulica. Album może być początkiem i pretekstem do zgłębienia historii o kulturze żydowskiej. Synagoga została niedawno odkupiona od żydowskiej gminy wyznaniowej. Zanim artystka wyszła na scenę, zaproszonych gości powitał Maciej Małozięć, wiceburmistrz Dębicy, który zapewniał, że miasto zrobi wszystko, aby synagoga zyskała dawny blask. Dzisiaj muzycznie inaugurujemy działalność kulturalną w tym miejscu, natomiast ten koncert, w zasadzie taka możliwość zaproszenia mieszkańców Dębicy i tych wszystkich, którzy słuchają muzyki żydowskiej, zaproszenia do tych wnętrz, ale jest to jedyne takie wydarzenie, bowiem już wkrótce, w przeciągu najbliższych, powiedzmy, kilku miesięcy chcemy rozpocząć pracę nad gruntowną renowacją tej przestrzeni. A dzisiejszy koncert odbywa się w szczególnym czasie, bo przeżywamy już wkrótce Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów i ten dzisiejszy koncert to właśnie wyraz hołdu, pamięci dla tych wszystkich, którzy w okresie niemieckiej okupacji z narażeniem życia chronili społeczność żydowską, szczególnie w naszym mieście, a wiemy, że taką wyjątkową rodziną była rodzina Mikołajkowów, która vis-a-vis siedziby Gestapo ukrywała 13-osobową rodzinę Rejchów. I to między innymi w hołdzie tej rodzinie odbywa się dzisiejszy koncert. Jednym z gości na tym koncercie był Stefan Bieszczad, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Decyzja miasta to również decyzja Rady całej. W związku z tym nasi przedstawiciele tak zdecydowali, ja się z tym zgadzam, że ten budynek omodlony w przeszłości, a stojący i niszczający, wręcz w jakimś sensie może i profanowany, został zakupiony przez miasto i mam nadzieję, że będzie godnie wykorzystany do wszelakich celów, chyba kulturalnie. To widać ten czas, który za nami, ale nade wszystko koncert i artystka. Artystka po prostu z pierwszej półki, w związku z tym nie sposób dzisiaj tutaj nie być i zamienić się w sługi, w przeżycia i doznania. Atmosfera wydarzenia była wyjątkowa. Publiczność miała okazję doznać niezapomnianych chwil, podczas których muzyka przenosiła ich w inne czasy i miejsca.